Dzień dobry, Mateusz Bendz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach: SLD przedstawiło liderów list wyborczych oraz poseł interweniował w sprawie obwodnicy przez Piekary. Sojusz Lewicy Demokratycznej ogłosił liderów swoich list w najbliższych wyborach samorządowych. Pełny skład reprezentacji Sojuszu Legniczanie poznają za tydzień. Na razie przedstawiciele SLD przedstawili swoje propozycje do zrealizowania. Sylwia Chmielewska, Czesława Niżnik, Tomasz Tamiał oraz kandydat na prezydenta Michał Huzarski to jedynki list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W swoim programie wyborczym Lewica mówi o bezpieczeństwie, zielonych miejscach do wypoczynku dla mieszkańców oraz budowie basenu. Nasze wybory w tym roku to skupienie się głównie na mieszkańcach. Chcemy, żeby Legnica była miastem pierwszego wyboru, żeby tutaj ludzie mogli i planowali założyć rodzinę, żeby mogli tą rodzinę bezpiecznie wychować, żeby mogli ją bardzo dobrze wyedukować, żeby te dzieci, które wyjadą z Legnicy na studia, planowały powrót do Legnicy, żeby tutaj mogły realizować swoje cele zawodowe, żeby nasi rodzice, nasi dziadkowie, jako seniorzy, chcieli w tym mieście pozostać. Liderzy w poszczególnych okręgach to osoby, których projekty do tej pory wygrywały w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego. To zdaniem Huzarskiego gwarantuje mocne listy wyborcze. Tak dużo czasu spędzamy pracy zawodowo, dzieci przy komputerach, starsi po prostu w domu, że chciałabym pokazać wszystkim, że to zaangażowanie w taki zdrowy styl życia, przede wszystkim przez ten ruch, rekreację, jest świetna sprawa, poprawia nastrój, samopoczucie, ale przede wszystkim poprawia zdrowie nas wszystkich. Każdy z kandydatów zaprezentował swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz to, co chciałby zrobić jako radny. W tej chwili osiedle Zosinek, jak podaje nawet lokator spółdzielni, jest coraz piękniejsze i wypiękniało w ciągu tych 5 lat. Mamy rozwiązane problemy chodnikowe, problemy pomieszczeń socjalnych, problemy, jeżeli chodzi o parkingi. Patrząc na potrzeby ogólnolegnickie, oczywiście realizacja aquaparku, to jest punkt numer 1. Tego się nie udało zrobić jeszcze nikomu. Z moimi przyjaciółmi, z Michałem Huzarskim jako prezydentem, stworzymy ten aquapark. Będziemy się starać z całych sił, ażeby on w końcu powstał. Tegoroczne wybory będą dla partii historyczne, gdyż po raz pierwszy Sojusz wystartuje w nich w opozycji do Tadeusza Krzakowskiego i wystawi własnego kandydata na prezydenta miasta. Oblicze Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostało gruntownie zmienione. Myślę, że odcięliśmy te kotwice, które trzymały Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli tych osób, które twierdziły, że są lewicowe, które twierdziły, że realizują program lewicowy, a nie było oczywiście żadnych efektów tego. No i dlatego rozwód z obecnym prezydentem. Przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej liczą na zdobycie 6 mandatów w Radzie Miejskiej. O możliwość poprowadzenia obwodnicy wschodniej poza miastem zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury poseł Robert Kropiwnicki. Parlamentarzysta odpowiedział w tej sprawie także grupie mieszkańców Piekar, którzy prosili o pomoc. Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała budowę drogi, ale jej planowany przebieg miałby przecinać osiedle Piekary na 2 części i biec ulicą Sikorskiego. Mieszkańcy zawiązali w tej sprawie komitet i prosili o pomoc. Na ich apel odpowiedział poseł Robert Kropiwnicki. Udzieliłem odpowiedzi wyczerpujące według mojej najlepszej wiedzy. Ja opowiadam się za tym od dawna, żeby obwodnica była za Piekarami, za Wierzbiakiem tak naprawdę. No i też w tej sprawie złożyłem interpelację do ministra infrastruktury. Liczę, że w ciągu najbliższych kilku dni, kilkunastu otrzymam odpowiedź na tę interpelację. I mam nadzieję, że pan minister przychyli się do tego, że jednak ta droga powinna iść poza przebiegiem ulicy Sikorskiego. Zdaniem legnickiego parlamentarzysty ulica Sikorskiego powinna łączyć się z nową obwodnicą, ale ruch na nowej drodze powinien być wyprowadzony poza granicę miasta. Na razie na ten cel zabezpieczono 80 milionów złotych. Potrzebnych jest 3 razy tyle. Uważam, że to jest taka wstępna kwota tak naprawdę. Ja od 3 lat składam co roku propozycję do budżetu, żeby były środki na tę obwodnicę. PiS konsekwentnie głosuje przeciw przy uchwalaniu budżetu, ale no jednak pod tym pewnym naciskiem uznali, że coś w tej sprawie trzeba zrobić, więc przeznaczyli chociażby tę kwotę, którą jest. I to jest dobrze, bo
ważne dla nas jest, żeby ta pozycja w ogóle w budżecie zaczęła funkcjonować. Jak dodaje Robert Kropywnicki, przy wyborze wariantów drogi jest określana dokładna kwota inwestycji, dlatego jest możliwość wyprowadzenia obwodnicy poza Legnicę. Od poniedziałku działają nowe przedszkole i żłobek przy ulicy Krzemienieckiej. Znalazło się tam miejsce dla setki dzieci oraz 60 maluchów. Koszt przebudowy byłej filii szkoły podstawowej nr 9 to około 4 milionów złotych. Przedszkole jeszcze pachnie nowością. Dzieci adaptują się do nowych warunków. Na razie jest ich 70, a docelowo może być ich nawet setka. Nie widzę żadnych tutaj ubytków, które miałoby się naprawić albo cokolwiek by się tu takiego wydarzyło, że trzeba byłoby cokolwiek zmienić. Opinie rodziców są bardzo pozytywne, dzieci zadowolone i uśmiechnięte. Mamy bardzo szeroką bazę, jeżeli chodzi o dydaktyczną, wyposażone przedszkole naprawdę w nieprzeciętny sprzęt, który pozwoli nam tutaj dzieciom się rozwijać praktycznie w każdym kierunku. Z warunków zadowoleni są i najmłodsi, i ich rodzice. Podoba mu się, tylko są nieraz takie chwile rano. Zazwyczaj no, nie chciał wstawać, ale panie są bardzo miłe, przekonały go. Dla mnie bliżej, nie muszę odpalać auta i mam przynajmniej blisko. W budynku oprócz przedszkola znalazło się także miejsce dla żłobka. Tam swoje najmniejsze pociechy może pozostawić 60 rodziców. Najwięcej mamy ludzi z tej okolicy, z tego osiedla. Wiadomo, przedszkole jest tutaj w dosyć dużym osiedlu. To są młode rodziny i te rodziny, które przyprowadziły dzieci i do żłobka przeważnie, i do przedszkola, dlatego że to jest super instytucja. Dwójkę dzieci można przeprowadzić i mniejsze, malutkie i troszeczkę starsze do jednego budynku. Nie trzeba jeździć po całym mieście, żeby szukać miejsca. Na razie jedynym mankamentem wydaje się być droga dojazdowa do placówki, czyli ulica Krzemieniecka. Ona jest jedną z elementów połączenia tutaj istniejącego układu komunikacyjnego, bo jak Państwo spojrzycie, tam dalej za skarpą jest kolejna droga i docelowo będzie tam budowana druga ulica, ulica Zachodnia. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji i ulica ta będzie przebiegała od ulicy Rolniczej do ulicy łączącej się z ulicą Chojnowską i będzie stanowiła takie obejście tego osiedla. Rodzice zatem na warunki jakich pociechy będą musieli poczekać kilka lat. W piątek w Legnickiej Galerii Sztuki odbędzie się wernisaż prac zatytułowanych GeoRelation 51 stopień szerokości geograficznej północnej. Nazwa wzięła się stąd, że zarówno Legnica, jak i Wuperta leżą na tej samej szerokości geograficznej, a właśnie pracę artystów zaprzyjaźnionego z Legnicą miasta będzie można obejrzeć. W tym roku obchodzimy 25-lecie partnerstwa pomiędzy Legnicą a Wuppertalem. Z tej okazji w naszym mieście zaprezentują się artyści zza naszej zachodniej granicy. Jako że artystów, a zarazem prac w tym mieście jest sporo, to do tej pory wybierało ich belgijskie stowarzyszenie artystyczne. Teraz rozszerzyliśmy formułę tej wystawy na także inne stowarzyszenia oraz artystów niezależnych w Wuppertalu. Najłatwiej było nam zorganizować to poprzez, w cudzysłowie, zatrudnienie czy zlecenie tego kuratorowi w Wuppertalu. I tym kuratorem został Krzysztof Juretko, który też jest szczególnym przypadkiem, ponieważ jest to artysta urodzony w Legnicy, ale mieszkający od kilkudziesięciu lat już w Wuppertalu i z tamtym środowiskiem związany. W Galerii Sztuki będzie można podziwiać obrazy, rzeźby i fotografie. To kolejny już pokaz sztuki z naszego zaprzyjaźnionego miasta. Realizujemy już od blisko 20 lat stałą wymianę artystyczną pomiędzy środowiskiem wuppertalskim a legnickim. Przypomnę takie największe wydarzenia, to był cykl dużych zbiorowych wystaw Dialog, Dialog 1, Dialog 2, Dialog 3. To były wystawy raz prezentowane w Legnicy, raz prezentowane w Wuppertalu. Wystawa nosi nazwę 51 stopień szerokości geograficznej północnej, gdyż oba miasta leżą właśnie na niej. Warto przypomnieć, że po wojnie wielu mieszkańców Legnic osiedliło się właśnie w Wuppertalu. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.